Na tym filmiku pokażę, w jak sposób poprawny należy przeprowadzić ewidencję operacji związaną z likwidacją środka trwałego. Mamy oczywiście, tak jak tutaj jest wymienione, jedną operację związaną z likwidacją środka trwałego, ale z rozbiciem na kilka podetapów. LT oznacza skrót likwidacja środka trwałego i jeżeli ta operacja jest rozbita na kilka elementów, należy ją przeprowadzić w sposób poprawny, czyli jeżeli operacja pierwsza dotyczy likwidacji środka trwałego, ale postawionego w stan likwidacji tego środka trwałego, możemy na pewno na koncie środki trwałe postawić zmniejszenie środków trwałych. Oczywiście konto jest aktywne, czyli po stronie kredytowej następuje wyrejestrowanie tego środka trwałego. W związku z tym, że ten środek trwały posiadał zawsze określone umorzenie, czyli zmniejszenie środka trwałego, ta kwota pełna zostaje rozbita na dwa elementy. Element, w którym wyksięgowujemy umorzoną część tego środka trwałego, czyli na przykład jeżeli środek trwały był tutaj zarejestrowany w wartości początkowej na określonym poziomie, część tego środka trwałego uległo w stosunku zniszczeniu, zużyciu. Tutaj w tej pozycji umieszczamy wartość tego dotychczasowego umorzenia, a na drugim koncie, które łącznie 1A i 1B musi dać wartość 1A po stronie kredytowej, tutaj pozostałą część tego środka trwałego uznajemy jako pozostałe koszty operacyjne związane tutaj z likwidacją środka trwałego. Możemy w tym momencie środek trwały, powiedzmy, uznać za będący w stanie likwidacji. Czyli jeżeli to jest ta operacja pierwsza na likwidację środka trwałego, można ten środek trwały jeszcze przez jakiś czas traktować, jakby przeksięgować na konto środki trwałe w likwidacji, gdzie tutaj odnotujemy wartość początkową tego środka trwałego. I w tym momencie na operacji drugiej możemy wpisać, że to jest wartość początkowa ostatecznie zlikwidowanego środka trwałego. Jest tak, jak tutaj to zapisane, operacja typowo pozabilansowa, czyli taka, która nie opiera się o tą podstawową zasadę zapisu na dwóch kontach w tej samej wysokości po przeciwnych stronach.